Nie, rączki. Łokcie wysoko, proste na wysokości barku. Najpierw jest rozgrzewka, następnie nauka podstawowych kroków, które przeradzają się w widowiskową choreografię. Breakdance to tak zwany taniec-połamaniec, którym z pewnością można zabłysnąć na szkolnej dyskotece. Jest to taniec trudny i wymagający. Niezbędna jest dobra koordynacja ruchowa, dlatego breakdance najlepiej ćwiczyć już od najmłodszych lat. W Domu Kultury pod Lipami można trenować pod okiem b-boya Grzegorza Mielczarka. Prawa ręka schodzi na dół. Jesteśmy na kucach. Breakdance jako znany jako taniec połamaniec nie charakteryzuje się tym, że wracamy do domu i jesteśmy połamani, ale że na zajęciach jest fajna zabawa, dużo śmiechu, oczywiście i potu, wobec tego nie ma sukcesu, hałasu też. Kultura musi obowiązywać na zajęciach. Taką główną zasadą moją wyznawaną w tańcu breakdance jest przekazywanie pasji. Chcę swoje doświadczenie przekazać moim podopiecznym, żeby za kilka lat zobaczyli, jaki ten taniec jest piękny. Taniec ten narodził się w latach 70. w Bronxie, dzielnicy Nowego Jorku. I jest on jednym z czterech podstawowych i nieodłącznych elementów kultury hip-hop. Minimalny wiek uczestników zajęć to 5 lat. W Domu Kultury pod Lipami trenują zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Dzisiaj na zajęciach uczyliśmy się pierwszej figury obrotowej, która się nazywa backspin, czyli kręcenie na plecach. Uczestnicy kursu stwierdzili, że jest to trudne i będą musieli jeszcze poćwiczyć przez kolejne zajęcia. Jeżeli ją opanują, to będą mieli już łatwiej, żeby na przykład nauczyć się kolejnej figury obrotowej, tak zwanego power movesa, czyli wiatraczka na plecach. Chodźcie, staniemy tutaj na tej sali. Mniejsze osoby do przodu. Jak długo chodzisz na zajęcia z breakdance'u? Dopiero 2 dni. Jak tobie się podoba? Fajnie jest. Czego się nauczyłeś do tej pory? Nie pamiętam kroku. Czyli będziesz ćwiczył jeszcze w domu? Tak. A dlaczego warto chodzić na zajęcia taneczne? Dlatego jest warto, że możesz się tak rozciągnąć, że prawie robisz pełny szpagat. Poleciłbyś innym kolegom, koleżankom, żeby tutaj przyszli na zajęcia? Tak, bym bardzo polecił. I jak tobie się podoba? Bardzo mi się podoba. Ćwiczysz też w domu, czy tylko na zajęciach? Tylko na zajęciach ćwiczę. Można się zmęczyć podczas takich ćwiczeń? Można bardzo się zmęczyć. Jak oceniasz zajęcia? Jak się tobie tutaj podoba? Fajnie jest. Zachęciłabyś inne osoby, żeby przyszły tutaj do grupy? Tak. A co przede wszystkim ci się podoba na zajęciach? No fajne są figury i no, też fajne muzyki. A takie umiejętności można wykorzystać później na dyskotece, na przykład w szkole? Można. A w domu też pokazujesz swoje umiejętności przed rodzicami? Tańczysz na takich występach w domu? Na razie nie. Ale odważysz się kiedyś? Tak. Jak należy się przygotować do takich zajęć? Na pewno trzeba ćwiczyć różne kroki w domu. A łatwo jest zapamiętać taki układ choreograficzny? Nie. Czyli ćwiczysz też swoją pamięć dzięki tym zajęciom? Tak. Elegancko! Piona Blanka! Młodzi tancerze na koniec zajęć dają popis swoich umiejętności przed rodzicami, którzy jak przyznają, to nie oni, a ich dzieci dokonały wyboru pozalekcyjnych warsztatów. Dlaczego pan się zdecydował na zapisanie dziecka akurat na te zajęcia? Uwielbia ruch, taniec. Ćwiczy też w domu, popisuje się swoimi umiejętnościami? I mama jest gimnastyczką zawodu, uprawia fitness, więc córka tym samym też idzie w tym kierunku. Oprócz pływania to są idealne zajęcia, żeby ćwiczyć taką ogólną koordynację. Czy była to decyzja córki, żeby zapisać na zajęcia, czy bardziej inicjatywa rodziców? Zdecydowanie córki. Prosiła nas o to bardzo długo, żeby właśnie w takich zajęciach brać udział. To była dziecka decyzja, także chciał, więc spróbujemy.
Już widać jakieś umiejętności, widać te skutki chodzenia na zajęcia? Po drugich zajęciach trudno stwierdzić, natomiast sobie zawsze gdzieś tam taniec lubił, więc próbujemy. Czy takie zajęcia dodatkowe urozmaicają ten cały tydzień dziecku? No myślę, że w jakimś stopniu tak. Czyli zachęciłaby Pani też innych rodziców, żeby zapisali tutaj swoje dzieci? Tak, oczywiście. Można pogodzić takie zajęcia dodatkowe z nauką do przedszkola, do szkoły? Tak, chodzi do pierwszej klasy i w tej chwili na razie nie ma żadnego problemu, a bardzo to lubi, więc chętnie idzie. I na pewno też nawiązuje nowe znajomości. Tak, są koleżanki z klasy i z podwórka, więc jest bardzo fajnie. Zajęcia z tańca breakdance pozwalają oderwać się od nauki i pożytecznie spędzić czas. Do grupy można cały czas dołączyć. Warsztaty taneczne odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16 w Domu Kultury pod Lipami.